Kryształowa studniówka pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wieluniu odbyła się w połowie stycznia. Wzięło w niej udział prawie 150 tegorocznych maturzystów z 5 maturalnych klas. Także i tu nie zabrakło okolicznych przemówień dyrekcji szkoły, ale też władz powiatu. Takiej długiej nocy nie będziesz miał. Takiego nieba pełnego gwiazd. Gwiazdy, stań się na chwilę, na jedną chwilę, której bowiem trwaj. Mamy zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu niecodziennym, balu studniówkowym kolejnego rocznika maturzystów naszego liceum. Musimy jednak wiedzieć, że dzisiejszy bal nie jest jedyny z wielu. Dzisiaj po 19 latach uczestniczy w studniówce pierwsze pokolenie czteroletniego liceum. Jesteście więc tym pokoleniem, które przeciera szlaki awangardą nowości i zmian, nie tylko systemu edukacyjnego. Bal, który za moment rozpoczniemy, będzie symboliczną klamrą zamykającą ważny etap waszego życia. Jest to taki symboliczny dzień, w którym możemy podsumować pewien etap waszego życia, waszej edukacji. I po pierwsze w tym podsumowaniu chciałem wam bardzo serdecznie pogratulować, że dotrwaliście do tego momentu. Po drugie, chciałem wam bardzo podziękować za ten wysiłek, który włożyliście w to, żeby do tego momentu dotrwać. Ale chciałem wam również podziękować za wszystkie wasze aktywności w szkole, za wszystkie olimpiady, zawody sportowe, którym sławiliście imię szkoły, ale też imię powiatu wieluńskiego. A nade wszystko pragnę podziękować za wszystkie wasze zaangażowania w akcje społeczne w ostatnim czasie, szczególnie te związane z konfliktem na Ukrainie, gdzie wspólnie razem udzielaliśmy pomocy, czy to bezpośrednio na Ukrainie, czy uchodźcom, którzy przybyli na nasz teren. Zapamiętam też jeszcze tutaj z przewodniczącym waszego samorządu z poprzedniego roku jedno ważne wydarzenie, kiedy mieliście odwagę przeciwstawić się, pójść do ratusza i powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym, żeby w naszym mieście odbywało się wydarzenie promowane przez pruszkowską mafię. Tego nigdy wam nie zapomnę i za to bardzo serdecznie dziękuję. Przed sobą macie dużego słonia w postaci matury. Takich słoni w waszym dorosłym życiu będzie wiele. Każdego z nich trzeba zjeść. Jak zjeść słonia? Po kawałku. To maksyma, którą wykorzystuję w moim życiu i którą w tym uroczystym dniu chciałem się z wami podzielić. W zjedzeniu olbrzymiego słonia pomagają również słowa Winstona Churchilla, który stwierdził: nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. Nie wiem, czy wszyscy mamy tego pełną świadomość, że studniówka jako bal 100 dni przed maturą jest tradycją typowo polską. Nie tylko z tego powodu, że rozpoczyna się polonezem, ale z samego faktu zaistnienia takiego balu. Z reguły bale są już po maturze, są zwieńczeniem tego, co zadziało się na egzaminie. Natomiast w Polsce jest ta tradycja balu studniówkowego, co może świadczyć także o tym, że jesteśmy przekonani, że ten egzamin maturalny pójdzie nam jak najlepiej. I myślę, że możemy już z tego powodu wcześniej świętować z optymizmem, patrząc w to, co zadzieje się za 100 dni. Aby tradycji zadośćuczynić i studniówkę oficjalnie otworzyć, powtórzę za Podkomorzym. Panie, panowie, poloneza czas zacząć.
się, nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty, tylko połyczę to właśnie ty. Za tobą pójdę jak na pal, nie obejrzę się, nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty, tylko powiem, że to właśnie ty.